Ten moment, kiedy Jezus na górze, niejako na osobności, wybiera swoich apostołów, a później schodzi z nimi niejako w środek potrzebującego pomocy ludu, pokazuje, że moc Jezusa ujawnia się nie tylko w łasce uzdrowienia, w łasce uwalniania od złych duchów, to także, ale Jego moc ujawnia się także w tym, że potrafi zgromadzić, zwołać wspólnotę. Ci, którzy do tej pory byli niejako daleko od Niego, trochę w rozproszeniu, dzięki Jego Słowu, dzięki temu, że sam Jezus pozostaje we wspólnocie ze swoim Ojcem, teraz ci rozproszeni są przez Niego zwoływani i stają się gronem apostołów. Jezus okazuje swoją moc w tym, że potrafi łączyć ludzi we wspólnotę. I przez tą wspólnotę, i razem z nią, ujawnia swoją moc pośrodku tych, którzy są jeszcze rozproszeni, rozbici, czy pomiędzy sobą, czy w sobie samych. Dzisiaj może warto prosić Boga o łaskę, by okazał nam swoją moc, swoją potęgę, właśnie przez to, że będzie nas scalał, że będzie nas łączył ze sobą, że te historie ludzkie, które biegną, może równolegle, ale nie przecinają się losy ze sobą, dzięki Słowu Boga mogą się spotkać tak, żeby siebie nie zniewolić i w taki sposób mogą się spotkać, by właśnie w tych relacjach połączonych przez Jezusa ujawniła się Jego kochająca, scalająca moc.